Gratuluję świetnego pokazu. Dziękuję bardzo. Jak długo trwa przygotowanie konia, żeby móc wykonać tego typu pokaz? Jeżeli chodzi o doma wakera, to właściwie koń uczy się cały czas. To nie ma tak, że koń nauczył się raz i będzie umiał zawsze. Koń uczy się całe życie. Ja przygotowywałam Basima do tego pokazu rok czasu. Wcześniej chodził delikatnie, bezternowo, troszeczkę rozwijaliśmy się ujeżdżeniowo, ale stwierdziliśmy, że chcemy to robić. Powiedz, jakimi metodami z nim pracujesz, żeby osiągnąć takie efekty? Przede wszystkim łączę metody naturalne, dużo pracy z ziemi, metody z klikerem. Pracuję naturalnie nad jego psychiką, nad tym, żeby był jak zawsze rozluźniony i przede wszystkim mi ufał. A jeżeli mi ufa, to zrobi dla mnie wszystko. Także naturalnie, jak najbardziej naturalnie i do przodu. Jak często odbywacie treningi? Staram się jeździć codziennie, nie zawsze jest to możliwe, ale na pewno co drugi dzień staram się u niego być i jeździć. Powiedz mi, jak w ogóle zaczęła się wasza historia, jak on do ciebie trafił? Jak do mnie trafił? Poznałam człowieka, który bardzo zainspirował mnie końmi arabskimi w stajni kilnerowej, mojej ulubionej stajni arabskiej. I zastanawiałam się nad kupnem Araba, dlatego że ma delikatną psychikę i ta praca z nim będzie widoczna. Jeżeli ja coś zrobię źle, będzie to od razu po prostu wykryte. Chciałam zobaczyć, jaka jestem, jakim jestem koniarzem, jak czuję konie. I Araby podobały mi się od zawsze.